Witajcie, mężki z tej strony Netrajo, w pierwszym odcinku z Hardzone 4 na modyfikacji Kaiser Redux jako konstytucyjna republika Ameryki. Tak, wracamy do Kaiser Reduxa, wracamy do Ameryki. I jako, że obiecywałem w ostatniej serii, że jeżeli znowu zagram Ameryką, to nie będę znowu nagrywać tego wszystkiego na samym początku, bo tak naprawdę to jest taki w sumie jeden odcinek, gdzie tylko klikamy eventy, więc to nie jest zbyt ważne. Więc w tym serii będziemy grać jako oczywiście ten jeden z wataszków i będziemy próbowali... Myślałem, że mamy jakąś nową flagę, ale okej. Będziemy próbowali pójść jedną ścieżką, tylko muszę ją znaleźć. Zawsze te drzewki są okropne. Oto. To jest nowa ścieżka i będziemy próbowali nią przejść. Zobaczymy, jak to nam pójdzie. Jak sami widzicie, po ilości krzyży to wiadomo, że kto będzie z tym powiązany. Ale jak sami wiecie, Kaiser Redux ma mnóstwo ścieżek, więc zawsze można zagrać sobie czymś innym. Ogólnie pamiętam, że wcześniej próbowałem zagrać Nową Anglią, ale Nowa Anglia ma bardzo duże trudności, kiedy wyjdzie od Kanady. No trudno wtedy jakoś zagrać żeby wygrać, bo to trzeba po prostu, żeby inni się bili, a ty korzystasz na tym, że oni się biją. Więc w takim razie możemy rozpoczynać dopiero co się wyzwoliliśmy. Jakby co, wcześniej wybrałem, że to my jesteśmy prezydentem, więc mamy tą fajną ideę, która daje nam przez pewien czas, że będzie mieć duży boost. Więc najpierw się musimy trochę wyzwolić, znaczy wyzwolić, musimy się najpierw trochę tutaj rozstawić. Okej, możemy to wysłać. Okej, tutaj chodzi o to, że teraz mamy te wszystkie minusy, więc na razie tyle. I tutaj mamy różne flagi, które możemy sobie wybrać. I wydaje mi się, że wybierzemy sobie Cross. Bonnie Blue sobie wybierzemy. Wydaje mi się, że to jest najlepsza flaga, jeżeli chodzi o to, żeby sobie zostawić ją. Więc niech tutaj na razie zostaje. Widzę, że tutaj nasze fronty jednak słabo poszło. Chciałem sobie tak trochę to rozstawić, ale widzę, że się nie da. Więc tak, w głównej mierze będziemy chcieli wpierw nieco wbić się w nich. Tutaj nie wiem, jak to się nam uda z tym, ale zobaczymy. A tutaj wydaje mi się, że będziemy próbowali, jeżeli będzie można to przejść, bo tutaj w miarę prosty mamy teren, ale też nie jest zbyt prosty. To jest Kaiser Redux, więc się nie dziwcie. Dobra, więc tutaj dajmy sobie kolejną armię i dajmy sobie inny kolor. Więc wydaje mi się, że weźmiemy sobie kolejnego generała z dobrym statystyką obrony, a tutaj sobie zmienimy tego generała na jakiegoś z dobrą statystyką ataku. Wygląda na to, że trochę ciekawy mundur ma. No i w takim razie czekamy. O, i oczywiście rekrutacja, tak, rekrutacja. Tutaj możemy sobie wykorzystać to już na samym początku. I wydaje mi się, że na razie to tyle. Musimy sobie zdobyć trochę tych dywizji, dlatego że naprawdę mamy duże braki. Okej. What? Okej, no akceptujemy. Nie wiem, dlaczego tam nie było tego, że wysyłamy z powrotem. Okej, więc tutaj możemy sobie wybrać gościa, organizacja, recovery rate, zawsze jest fajne. Artyleria nie taka fajna, infantry division... Myślę, że recovery rate będzie lepsze. Okej, co tutaj jest? All Democrat Reward. Hmm.
Okej, na razie sobie to robimy. O, możemy sobie zdobyć tutaj, że na razie nie będziemy atakować, więc ewidentnie. Okej. Tutaj mamy, że jeżeli chodzi o innych, to są tak naprawdę inne partie, ale w głównej mierze chodzi o to, żebyśmy nie stracili naszego głównego gościa. To nie, nie chcemy ich. Chodzi o to, że nie chcę stracić go. To jest... On ma znakomity portret. Okej, czekaj, nie produkujemy ciężarówek. No to możemy ciężarówki produkować. Na razie mamy słabą gospodarkę i w ogóle wszystko słabe. Więc się przydałoby trochę mieć rzeczy taktyczne, bombowce. To sobie też nie wyprodukujmy. Jeżeli chodzi o powietrze, tu też mamy sobie nieco tych. W sumie jeżeli ci nie będą, no to możemy przerzucić na tych. Myślę, że zostawimy sobie na tej granicy wystarczająco dużo dywizji, albo nie, nie, nie bądźmy jakimś głupim, a i jeżeli oczywiście się zgodzą na sojusz, to tak to mogą się oczywiście powiedzieć, że nie. I nic im nie zrobimy. Okej, ile tam jeszcze potrzebujecie dywizji? Potrzebujecie jeszcze dwie dywizje. Możemy dać jakieś dwie głupie dywizje. Dosłownie głupie, dlatego że one są takie słabe. Okej. O nie! Nie! Nie chciałem tracić. Dlaczego straciliśmy najlepszego przywódcę świata? Jeszcze na tego gościa. Dobra. Czyli co, nie możemy tego robić? I chyba będziemy mieć tego raz. Na razie to mamy, wyłączyło nam się cokolwiek. Więc nie jest najlepsze. Okej, na razie sobie weźmy to, czy... Dobra, na razie to sobie weźmy. Naprawdę nie chciałem sobie zmieniać, ale... Oczywiście, co? Musieli było nam zmienić. Dlaczego? Nie wiem. Okej. To jest fajne. Ale to też jest fajne. Na razie sobie tego weźmiemy. Okej. Co to jest? Nawet nie wiem, że kliknąłem przez przypadek. Okej, okay, kolejny, gdzie tutaj jest? Jakaś czwórka? Mamy sześć. Szóstkę. Dobra, wyjdźcie na ten front. Będziemy chcieli popchnąć jak najbardziej w nich. I tutaj Chief of Air Force. No to Lindberga sobie damy. Widzę, że są kolejne spotkania. Mamy political power, więc możemy dać. Tak. Szkoda, że straciliśmy naszego pięknego lidera. I tak go dam na miniaturkę. Okej. Okay. Wydaje mi się, że nie musimy się tymi panami na razie zajmować. Okej. Okay. Mamy kolejnych. Was damy tutaj. Mamy jakiś... Czwórkę sobie dajmy z tego. Okej, mamy jakiś... flagę. Nie wiem dlaczego, ale... kusi mnie, żeby dać tą. Dobra, damy. Możemy sobie zmienić... Halo, decyzję. Okej. Widzę, że się zaczęła wojna. Przynajmniej teraz nie musimy klikać, ponieważ była nowa aktualizacja, która to zmieniła. Mi się nawet podoba, bo to jest ten część ekranu, której nie widzę. Dosłownie mam mikrofon, więc tą część ekranu nie widzę, więc jest nawet lepiej teraz. Okej, więcej karabinów, trochę na to. Trochę też sobie podbudujemy powietrze bardziej, a resztę na karabiny.
Jak tam nasza produkcja dywizji jest? Okej. Dobra, w takim razie zaczynamy. Oczywiście się zaczyna wojna. O, bardzo chętnie przyjmiemy. Tutaj wygląda na to, że ci się nie zgodzili. Słabo. Ale my w międzyczasie sobie dajmy kolejne trade'ki i czy możemy jakoś tak wejść was tak na spokojnie. A tutaj już bardziej lepiej, tak, że tak powiem, nie na spokojnie, tylko normalnie. Nie wiem, dlaczego oni mają taką mało dywizji. Dobra, nie chcę mega agresywnie, chcę na razie spokojnie. Wygląda na to, że coś tak mało dywizji AI ma. Okej, okay, komu dać? Tym dajmy. O nie, kupują Alaskę. Jak mogą. Okej, okay. I co tutaj mamy? O, ósemkę, dobra, ósemkę na pewno chcemy. Nie wiem, dlaczego miałbym pójść na Nową Anglię. Z tego, normalnie to bym zapewne USA został. Ale to znaczy, że trochę dywizji tutaj wróci. Więc warto by było sobie trochę przejąć tych terytoriów, ale jako, że nam się tam drugie drzewko odblokowało, no to zobaczmy, co mamy. To by się przydało. A tutaj myślę, że pójdziemy już od razu Fire Doctrine. Nie przejmujmy się resztą. Okay. Ty, co ty masz? Graphiter, ty. Nie sądzę, żeby to był dobry. Więc ty też nie masz dobrych. Okej, okay. Mamy tutaj trochę dywizji, więc myślę, że porozdzielamy sobie. Tutaj 3 militie do tych, 3 do tych, a reszta do tej. Po czym założymy sobie nową armię, ponieważ potrzebujemy jej. Okej, okay, supporta nie mamy. Dobra, leci support. Idzie na 5 fabryk. Zawsze go jest mało. Mam jakiś tutaj MIO, które możemy użyć. Nie, nie wygląda na to, że nie przyjęliśmy. Produkcja, jak to wygląda? Mamy dobrą produkcję, dobra. Więc weźmy sobie od innych. I wydaje mi się, że na razie sobie zmienimy ich tak na maksymalnie spokojnych. Bo wydaje się, że dywizje do naszych wrogów wróciły. Szukam takich czwórek, żeby jak najwięcej tych dywizji wystawić. I wydaje mi się, że tego gościa zmienimy na tego i damy im mega agresywnie. Czekajcie, czy nie było coś takiego, że możemy sobie ustawić, że ta armia jest... Nie, to jest tylko teatr, ale żeby armia była więcej rzeczy, to musimy nowy teatr zrobić. Dobra, nowy teatr zrobimy. Damy, żeby było lepiej, żeby więcej sprzętu leciało. Damy sobie nowego marszałka. Damy Patona. Idealnie. Idealny marszałek na tą rzecz. I sobie włączymy przeciwko federalistom. Nie, nie włączmy dlatego, że nie mamy. A, ale akurat się dało nam zdobyć. Dobra. Tak, ten rozkaz bardzo chętnie weźmiemy. I na razie sobie zostawiamy. Oni niech ciągle walczą, dlatego że mogą spróbować odbić teren albo zatrzymać kogoś, a to w sumie dla nas jest jedną z ważniejszych rzeczy. Okej. Okay. Kolejne dywizje, no to je dodamy do tych. I kolejna czwórka by się przydała, Mississippi. Ogólnie to się trochę wbiliśmy, ale to też nie jest jakiś taki najwięcej. Okej.
Wydaje mi się, że może nam udać się w miarę dobrze zrobić tą wojnę, że szybko ją zakończymy. Ale potrzebuję na pewno Mountaineersów. I niech oni pójdą jak najszybciej. Co wy potrzebujecie? Broni. Broni produkujemy dużo. Kolejna dywizja. Czy was wysyłać tutaj? Tak. Potrzebujemy was. Co się robi? Nie będzie to mnie wkurzało, więc lepiej to sobie przełączyć. I co tutaj mamy? Exhort Heroism. Myślę, że to tak. Udało nam się przebić. Chodzi o to, żeby te dywizje w miarę co miały atakować tych z Waszyngtonu. A reszta jest mniej ważna. Okej, nie sądzę, żeby Fordizm był najważniejszą ideą na ten czas. A tutaj sobie dodamy do nowej armii. Dajmy sobie tego gościa, co wcześniej się bronił. Niech tutaj stoi i się broni też. Jak tam straty nasze? Okej, okay, wygląda na to, że jest ok. 87 tysięcy. Znaczy się, to jest tylko wynik naszych wrogów, więc nie jest najlepiej, ale też najgorzej też nie jest. Dobra. Na razie wierzymy w to, że o tutaj się nam uda trochę pocisnąć ich. Jeżeli się pozbędziemy tych, to powinniśmy mieć w miarę lepsze, już późniejsze. Okej, okay, tutaj mamy pewne kilka różnych dywizji. Black Legion. Okej, okay, pozwolimy im, ale wy tutaj się zajmijcie tym. Dlatego, że nasze nieszczęście od tyłu nas biorą. O, mamy 6 z Tennessee, dobra. Warto o tym pamiętać. Jak to wygląda tutaj? Wygląda na to, że... A nie, to są dwa porty. Tak, zgadzamy się na związki. Okej. Okay. Chyba to chodziło o to, że tutaj czarni będą nam pomagać w tym, że takie, że o dlaczego mamy im ufać. Może dlatego, że prowadzimy krwawą wojnę. Dlatego. Okej. Okay. Wydaje mi się, że na razie jest spokojnie, jeżeli chodzi o front. Nie musimy się aż tak bardzo obawiać. Okej. Ta broń mnie naprawdę zachęca, bo support 520. No, broni nam brakuje. Realnie potrzebujemy broni. Tutaj front. Okej. A, ma się los i teraz czarni nacjonaliści jeszcze nas atakują. Może być jeszcze gorzej? Ok.
Okej, nie możemy nadal tutaj pociągnąć reszty. Wygląda na to, że mamy wystarczająco dużo dywizji, żeby ich zepchnąć. Więc poczekamy sobie, może jak znowu się to odpali, wtedy dopiero puścimy. Dobra, idźcie na ten front. Kurde, Ruscy są po drugiej stronie. To mi się nie podoba, że Ruskie po drugiej stronie poszli. Czy to na razie... Jeżeli póki co... Wiecie co, ja to wyłączę. Bo jeżeli i tak tutaj zbytnio nam ten... nie spada poniżej setki, no to nie ma sensu. Jeżeli jak tam będzie spadało, to wtedy możemy się tym zająć. A tak to póki co nie. W ogóle jesteśmy pod Waszyngtonem. No... Nie powiem, trochę słabo poszło federalistom. Okej. Kolejna potężna armia. I wy też będziecie mieć obronę. Ponieważ mamy problemy takie, że nasi przeciwnicy z... Okej, dziękujemy. Nasi przeciwnicy trochę... trochę dobrze im idzie. Wyjątkowo dobrze im idzie. Więc musimy się tym zająć. Okej, jak to wygląda z tym? No, wygląda to tak, że my... w sumie bardzo już ich zepchnęliśmy. A ja czekam na to, jak znowu nam przyjdzie ta decyzja. Wtedy możemy coś porobić większego. Wysyłamy kolejne dywizje. Musimy się zająć tym frontem ewidentnie. I może jak się tutaj nieco ogarną, to uda nam się coś popchnąć jeszcze. Okej, nasi mantyniczki się pojawiają. Dobrze, dobrze. Potrzebujemy was. Okej. Mantyniers się pojawili. My możemy trochę tych słabszych dywizji wysłać tu. A nasi Mantyniers niech już tam przychodzą. Tak. Główny powód, dlaczego Mantyniers mają przyjść, dlatego że tutaj w sumie są góry. No ale... Oni też mają większe boosty do innych rzeczy, więc... też... udało nam się przebić. Dobra, druga armia obronna. W takim razie tego gościa zamienimy. Druga armia obronna, atakuj. Czekaj, wy macie rozkaz taki, więc też zwiększymy. No trochę stracimy, ale lepiej jest trochę stracić, a nie później żałować, że nam wielka Kalifornia, Disney. Ciekawe, czy jest Disney. Nie, nie jest Disney. Walt Disney nas atakuje. Tak, tak. Fabryki, myślę, że trzy fabryki są dosyć dobrym dealem. Zamiast tego, żeby się tylko ci chwalili, że mają tutaj Coca-Colę. Okej. Jak to wygląda? No, stolica to już prawie im pada. Ale z tym prawie to jeszcze musimy poczekać. No, przebiliśmy się. Wydawało mi się, że tutaj są nasze dywizje, ale nie. O, ci mają trochę więcej dywizji, więc można im dać. Zwycięstwo. I mamy więcej fabryk, dobra. Więcej karabinów. Więcej karabinów potrzebujemy. Czego tam jeszcze? Ci już nie dają nam. Tutaj ci też nie dają. Wydaje mi się, że to przez to, że nie mamy konwojów. Tak. A wiecie co? Zmniejszymy produkcję tego wszystkiego i damy na konwoje.
Wydaje mi się, że to będzie lepsza zmiana. Jeżeli chodzi o powietrze, to jest jeszcze ok. Dobra. No, bardzo nam się tutaj wbili, ale nie jest tak źle. Nie jest tak źle, bo tak mówię w sumie. Jest źle. Wysyłamy ich tutaj. Tutaj nam się przebić. Jak to wygląda z Waszyngtonem? Waszyngton to... jako tak wygląda. Ale... nie ma w sumie ale. Chcemy wreszcie się przebić tutaj, ale wrzucili marinesów jednych, co może być trudne dla nas. Okej, okay, wysyłam ich tu. No, przebicie się to trochę nam zabrało naszego ataku. Sobie tutaj trochę podbudujmy te fabryki. Dobra, 3 dywizje, zawsze chętnie. Jak to wygląda tutaj? Tutaj wygląda na to, że już nic zbytnio nie zrobimy. Więc zamieniamy generałów. I też dywizję możemy pozamieniać. Okej, okay, udało nam się tutaj trochę usunąć. O, i może wreszcie stolicę zdobędziemy. Może. Bo nie powiem, to już jest kolejny raz, kiedy widzę, że mają duży procent, a tutaj nadal stoją. Tutaj się utrzymujemy, więc zawsze trzeba widzieć plusy. A minusy też trzeba widzieć. Okej. Okay. Dobra, kolejna w miarę duża prowincja padła. Im bardziej się zbliżamy, tym jest dla nas lepiej, dlatego że częściej widzimy zielone w tych miejscach, w których chcemy. Wydaje się, że powstrzymaliśmy ten napór. Ale z drugiej strony mamy inne napory. Jak to wygląda z State? Róbmy kontrakty. Jak to wygląda z tą resztą tych minusów? No, te minusy to jest ich sporo. A karabiny? Karabinów też nie leci zbyt dużo. Okay. Na razie się tutaj bronimy, ale mówię, tutaj chcemy wreszcie to się przebić. Bo naprawdę, ile można czekać? Jak to wygląda z wami? Masz w ogóle Winter Expert? Dajmy sobie Force Attack. A w ogóle, prawie pół godziny już. Się nie zorientowałem, że pół godziny. Dobra, w takim razie będę kończyć. Wydaje mi się, że w następnym odcinku już w miarę dużo zrobimy. Przebiliśmy tutaj takie wielkie przejście przez rzekę, więc dla nas jest ok, że udało nam się tak przejść. Na razie się trzymamy, nie chcemy zbytnio tutaj iść do przodu. Ale w innych miejscach może jakoś pójdzie. Dobra, widzimy się w kolejnych odcinkach. Z wami Trachol. No to cześć!